I my akurat teraz, no niestety, ale musimy wejść w taką strefę, gdzie kiedyś boiło się tych domów publicznych, słuchajcie. Właśnie tutaj za dosłownie bramą, za wieżą trinitarską, ulica Szambelańska, ulica Złota, ulica Jezuicka, to wszystko, słuchajcie, takie adresy, jak wiadomo, tam, bardzo dużo. Słuchajcie, oczywiście tam prostytucja jako zawód też był uregulowany w dwudziestoleciu międzywojennym na przykład. Obliczono nawet, słuchajcie, że w mieście było około 700 prostytutek. Z czego jedna trzecia to były legalne, reszta to były nielegalne, natomiast miały takie nawet specjalne badania, takie lekarskie przychodziły, miały takie książeczki i tutaj właśnie, no. Tak, podatki też. Dwudziestolecie międzywojenne to było takie duże nasilenie tak, tego procederu, ale wcześniej też, słuchajcie, wcześniej też. Najstarszy samoc święta. No, także tak to wyglądało. No to co, wchodzimy? Słuchajcie, ten kamień jeszcze nie kojarzycie. A wiecie w ogóle, jak to jest? Żona, która szła zanieść mężowi budowlańcowi, to jeszcze czasy tam XV wiek, zupę, potknęła się, wylała zupę na ten kamień, zlizały psy, zupę, wszystko. Później kolejne nieszczęścia się jeszcze wydarzyły, wiele tych nieszczęść było. Na pewno, słuchajcie, w tym miejscu, takim nieszczęściem udokumentowanym już takich naszych czasów, prawie naszych czasów, jest, słuchajcie, II wojna światowa. Zobaczcie, największe zniszczenia w czasie bombardowań Lublina, tu gdzie kamień nieszczęść, czyli tak, na katedrę poleciały bomby, tak, rozwaliło tam między innymi zakrystię akustyczną. Tutaj ten ciąg kamienic, o w tą stronę, to odbudowane przecież. Także tutaj najwięcej. Wszystko przez niego. A dlaczego on jest tym kamieniem nieszczęścia? Bo on był pod toporkiem katowskim. Tak, stąd nowy znak to ruchu drogowego wprowadzony, prawda, ten kat. I też oczywiście stał na nim pieniek katowski. Wykonywano na nim egzekucję. Niewinnie ścięto człowieka. Ponoć razem ten topór przeleciał i przez głowę, i przez pieniek, słuchajcie, i dotarł aż tutaj. Jest taka rysa na tym kamieniu, także stąd ta rysa. Kat, słuchajcie, w Lublinie oczywiście był, prawda? Kojarzycie, gdzie mieszkał? W Lublinie kat, domek kata, ulica Długosza. Tak jest, dokładnie. I słuchajcie, kat był ogólnie w mieście raczej taką osobą nielubianą. Generalnie nikt się z nim nie przyjaźnił, nie kolegował. Kto by lubił? No nie była to taka przyjemna profesja, natomiast dobrze, płatna. Kat, aha, no to znowu muszę nawiązać do, słuchajcie, domów publicznych, które w średniowieczu były bardzo takie dochodowe dla kasy miasta i też miasto prowadziło taki dom zarządzany właśnie przez kata, więc on miał też ważne zadanie zarządzania takim domem. W Lublinie, słuchajcie, działy się różne rzeczy z katami, między innymi jeden zemdlał w czasie wykonywania wyroku. 1710 bodajże rok. A był też kat, ale nie w Lublinie, słuchajcie, który pobił rekord świata w odcinaniu głowy. 23 razy uderzał za nim. I się zdarzało się oszustwo, że mniej dawali srebra do tej monety. I jeżeli już kogoś na tym złapano, pracownika mędnicy, to już umarł w butach, słuchajcie, bo kary były różne. Na przykład wypalono mu jakiś hańbiący znak, ale na czole, nie? Taki do końca życia tutaj nosił. Przez wiele lat, słuchajcie, jedna z najbardziej zagrożonych budowli zabytkowych w Polsce, wpisana na taką mało prestiżową listę 100 najbardziej zagrożonych, no to wtedy remontowano ten budynek, w nadziei, że to będzie taki obiekt właśnie na te imprezy wszystkie. Z ulicą Kultury nie zostaliśmy, ale... Przynajmniej mamy teatr. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, jak tutaj sobie przejdziemy koło niego, to jest jeden z najstarszych budynków teatralnych w Polsce, XIX wiek, ale naprawdę wtedy jeden z najstarszych zachowanych budynków, o tak powiedzmy, prawda? Zwróćcie uwagę na takie gryfy, które tutaj są od tej strony. Zobaczcie, takie skrzyżowanie, taka hybryda lwa i orła, prawda? Czasami też oślie uszy, tutaj nie wiem, uszy bardziej może, bo lwa właściwie są. W każdym razie też takie mityczne zwierzę, takie stworzenie może, prawda? Które pilnuje porządku, pilnuje przed spaleniem. Gryfy pilnowały kiedyś tam 3000 lat przed naszą erą, już tam sobie zapomniałem, jest takie, prawda? Już wtedy pilnowały świata przed spaleniem przez promienie słoneczne. No tutaj chyba też pilnuje przed spaleniem.
w sumie dobrze, nie? Bo nie pali się na razie. Także tak to właśnie te gryfy tutaj umieszczamy. Chodźcie sobie tutaj, wejdziemy już w stronę.